Siemaneczko moi kochani, z tej strony Faral, jest ze mną dzisiaj Szaku! Siemano, witam! No i lecimy z kolejnym odcinkiem z gry Minecraft Legends. Moi drodzy państwo, zaczynamy naszą przygodę. Co musimy zrobić dalej? Musimy podbić posterunki piglinów. Tu mamy kolejny posterunek, drugi i trzeci. Więc co? Zbieraj, Szaku, armię i tak, od lecimy. Razu lecimy. Wy oczywiście, moi drodzy, zostawcie łapeczkę w górę, jak chcecie więcej odcinków z tej serii. 5000 łapek i nagrywamy kolejny odcinek, co nie? Dokładnie tak! No i jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Ej, dobra. W ogóle w tym odcinku przetestujemy Creepera! No, mam nadzieję, że go znajdziemy, bo była taka mała cutscenka, że on gdzieś tutaj jest, więc może uda nam się go teraz trafić. Ja już widzę tą fortecę. Jesteśmy teraz na bagnach. U bagniaka na bagnach. Że wieźmy nie było! Ale forteca! Jest lawa! Czekaj, czekaj! Zdecydowanie nie doceniliśmy ich poziomu zepsucia. Okej. Okay. Pamiętasz rampy, które budowaliśmy? Oczywiście, stawiam. Nie muszą iść tylko w górę. Proszę! Poproszę o kurcze, ale bajek! Widziałeś, Szaku? Zaimponił? No, żeś mi zaimponił i to mocno! Lejemy ich chamą! Dawaj go! Let's go! Daj, bo wybiegają ostro, ostro! A tu się niszczy, stary, patrz jak pękają kamienie, o to chodzi właśnie! Na szybkość z nimi. Ej, stary, jakby co wystarczy trzymać przycisk, nie trzeba klikać do uderzenia. Tak, tak, to ja wiem. No i spoko to jest właśnie. Dolany wpadłem! Co ty robisz? O, lecą, 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 dobra. Dawaj, dawaj. No tak! Nie wiem, czemu oni tak się zblokowali o te kolce, o co to chodzi? No bo kolce, wiesz, się zamykają jak my podchodzimy. A jak odchodzimy, to się otwierają. Dobra, no to tak zróbmy. Oni teraz wychodzą i my ich lejemy. Dobra, ale i tak do środka musimy wylecieć, nie? Pamiętaj, trzeba wejść do środka i to zniszczyć. O, jest! Okay, siodło! Nic nie stoi między tobą a tymi koszarami. Dobra, te koszary, trzeba zniszczyć to. Łatwiutko tutaj, bo oni się respią gdzieś. Wychodzą, tak? Czy o co tu chodzi? Dobra, oni to bronią. To jest to, tak? Oni chyba wychodzą tak, tak, z pospodu, tak, nie? Tak, tu się, tu jest kuźnia taka jakby ich. No dobra, 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 dobra. O, dobra, idą, 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 idzie! Idą nowi, wyszli, wyszli, wyszli! Ja za nimi, pa, pa, pa! Dobra, łatwo. Dobra, leżą! Wow, 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 bym wpadł do lawy, uważaj. Dobra, ale pada, pada, wszystko z neterytu stary mają. I... ciach! Leżą. Koniec. Woohoo! Jest jednak jeszcze jeden posterunek. No tak, lecimy na niego. On jest tu. Go! Lecimy przez bagna! Ciekawe, są krokodyle. Nie, no nie ma. W Minecrafcie były w Minecrafcie krokodyle? No nie, no ale też nie było takich orków, jak wiesz, w Netherze tutaj. Ja jestem bardzo ciekawy tego, czy twórcy tej gry, jeżeli przejdziemy całą tą kampanię, będą nam na przykład raz na miesiąc, dwa miesiące udostępniali jakieś dodatkowe misje. Fajnie by było, co? Żeby no można było fajnie przechodzić to. Więc jeżeli coś takiego będzie, moi drodzy, będzie dostępne, to ja oczywiście dla was będę nagrywał z Szaczkiem. Tworzone przez nich zanieczyszczenia. Ha! Wszystko tu przejdziemy, lecimy! A tak! Tak jest, zobacz! Stary. Ej, tu jest łatwiejsza, bez muru, bez niczego. O, tamta była po prostu taka mocna. Dobra, atak, atak. Zobacz, te golemy tutaj mają ten fast atak w ręku, widzisz to? Widzę, widzę, bokserzy zawodowi. Stary, to tłoczy jakiś taki czerwony pył, nie wiem o co chodzi. No, patrz, 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 widzisz ten tutaj obok? Pa, i uderzenie będzie teraz. Wow, 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 lawa, lawa, lawa! No, pięknie, ty do lawy wpadasz. Do ataku, dawaj, golemy! Dawaj. Halo, atak, atak! Dobra, my walczymy z piglinami, oni nie niszczą te budynki. My nie mieliśmy możliwości wybrać trybu, nie? Czy łatwy, easy, czy hard. Po prostu nie, gramy nie, normalu, nie. Dobra. Tak, tak, tak. Okej. Okay. Ja idę drzewa nakopać w tym czasie, co? Dam dobra, dobra. Na drzewo. Oni niech tutaj atakują, a ja też idę w sumie, postawię sobie. Ej, dobra, ostatnia rzecz. Wszystkie posterunki zniszczone, let's go! I teraz może uda nam się odblokować nowy charakter jakiś. Ale byłoby fajnie, jakiś creeper w nagrodę, proszę. Albo jakiś nowy surowiec jakbyśmy odblokowali, też by było ciekawie. No byłoby... O, zaraz mamy się to dowiemy. Pięknie. Rozwalone wszystkie posterunki i co teraz? Cieszą się, jest cieszynka. Pomoże oczyścić powietrze. Okej. Uwaga, jest, coś się dzieje. Jest ją! Nasz ciekawy creeper powraca. No. I przyprowadził przyjaciela, skeletonka! Nie wytrzymam zaraz, nie? Hełmie. Przekonamy się już wkrótce. Uwaga! Ale jest wkurzony, nie? I on teraz mówi tak. Jeden fałszywy ruch i ta cięciwa zaśpiewa tango. To prawda! Dzięki rozwoju wszystkich. Dalej go nie mamy, no. Ci się zebrać całkiem sporo pryzmarynu.
Przynieś mi go do źródła przeznaczenia, a pokażę ci, jak zbudować coś bardzo przydatnego. Mam źródło przeznaczenia. Okej. Spoko. Źródło przeznaczenia. Tak. Ślunek? Co ty tam robisz? Pracuję nad czymś, co pomoże naszemu bohaterowi. Okej. Króliki? Ryjówki? Co jest? Czy ty to widzisz? Widzę! Jakiś taki golem, co podlewa? A co tu chodzi? Zraszacze nasze! Perfekcja! Ich nastawienie do piglinów nie będzie tak przyjazne. Okej, no dalej, dołącz do swoich nowych przyjaciół. Witamy nowych przyjaciół w naszej ekipie Farela i Szaka, tak jest. Ale coś pięknego. Dobra, czyli generalnie to jest nasza główna jakby oaza. Tak. Ale do ich budowy potrzebujesz... Taki nasz atlas. Skomponowałem dla ciebie melodię. Musisz tylko zbudować odpowiednie ulepszenia. Musimy zbudować odpowiednie ulepszenia, stary. Wejdźmy sobie w naszą księgę chyba, co? Bardzo dobrze. Tak. Tutaj będą przechowywane wszystkie cudowne melodie, których się nauczysz. Śmiało. Przewróć. Słuchaj. Gotowe. Ulepszenia. Teraz wybierz budowlę, aby poprawić swoją lutnię i zagrać żelazną melodię. Dobrze. A Allajowie zbudują to dla ciebie. Dostosuj pasek narzędzi. Wybieramy. Pod jedynką teraz śmiało będę miał zbieracza żelaza. Umożliwia zbieranie żelaza przez Allajów zbieraczy. Każde dodatkowe ulepszenie pozwala na przenoszenie plus 150 sztuk żelaza. Ale... Żelazo odblokowywuje zaawansowane struktury i może być użyte do spawnera golemów z materiałów żelaza oraz wszystkich golemów. Pierwsze ulepszenie daje 25 sztuk żelaza. No dobrze, wiemy o co chodzi, więc postawiłem. Szaczku, już postawiłeś, tak? Tutaj, no bo tutaj mi kazało, tylko w tym miejscu mogę obok tych świątyń. To ja chyba też postawię, co? Tak, odkryto żelazo, udało ci znaleźć nowy sposób. Czekaj, ja nie wiem, czy ty przypadkiem nie użyłeś za mnie. Mamy wspólne surowce? Chyba tak, mam wszystko wspólne, stary. Masz 1824, 25, 20, 250? Tak. Dobrze, czyli surowce mamy wspólne. Mamy tak, zbierasz żelazo, zbierasz czerwenik, zbierasz diament i zbierasz węgiel. Okej. Czekaj, zróbmy sobie gdzieś jakąś taką łąkę, gdzie będziemy mieli cały czas spawny golemów, co? Co myślisz, że tutaj jest odpowiednia? Możesz zrobić. Mamy taki golem, okej, mamy takiego i możemy je oczywiście sobie tutaj spawnować. Słuchaj, pod literą C mamy jeszcze jakieś nowe budynki. O kurczę, za mało zasobów, czy ty to widzisz? Jest studnia i kamieniarz. Potrzebujemy 200 żelaza. Dobra, czyli musimy generalnie nazbierać wszystkie surowce niezbędne, ale zróbmy to przy rozwalaniu, przy okazji posterunku piglinów. Który się pojawił gdzieś nowy jakiś, widzę. Tak jest, wyjaśniamy go. Let's go, za mną armio! Dobra, lecimy. Daj nam przyspieszacz. Trawka, tak? Przyspiesza? Tak, tak, pszenica. A jak znajdziesz żelazo, od razu kop. Jestem ciekaw, jak żelazo będzie wyglądać. No bo żelazo jest pod ziemią zazwyczaj, tutaj. Wow, skrzynia! Magiczna, moje! Dobra, nasze. Nasze! Nagroda. Jeden ale budowniczy, kolejny, ty! Bo mamy 6, stary, patrz, mamy 6 drwali i 5 tych, którzy zbierają kamień. Czy ty widzisz, jak ja wskakuję po schodach? Diament, to jest diament? Diament, nie? Nie da się go położyć, to jest, mamy tylko na żelazo. Jeszcze nie mamy diamentów, szkoda, ale musimy... Czekaj, jest fall damage, spada na sam dół. Uwaga! Nie ma, git! Myślałem, dobra, że zginę. Ej, wiemy, że diamenty rosną na górach. Tak jest. Dobra. Let's go! Na sam dół, szaku. Jak zginiemy, stary, to twoja wina. Bierzesz... Dobra, nie, mam normalnie, teraz, no już. Ty już wiesz, jak używać sztandaru, może chcesz poznać, jakie jeszcze asy są schowane w... Oczywiście, że tak. Wiesz, co mam na myśli. Ej, umieram! Możesz wydawać określone polecenia określonym sprzymierzeńcom, jeśli potrzebujesz konkretnego typu. Mi się wydaje, a nawet jednego przyjaciela, skakanie, aby wykonać zadanie. Myślisz? Spróbuj teraz. Straciliśmy HP? Należy być przygotowanym na wszystko. Przytrzymaj kontrol, aby przejść do widoku sztandary, okej. Okay. O, patrz! Prawy myszy to szarża, lewy myszy skup się. Okej, okay, tutaj każe imiś, a tutaj jest szarża. O kurcze. Wiesz, co robi ten nowy mob? Leczy nas. To jest killer. Ale reszta naszych mobów padła. No to nowych co zrobimy? No oczywiście, nawet i lepiej. Czekaj, bo my jesteśmy przed posterunkiem, trzeba ich najpierw stworzyć. To będą healerzy. Healerów wezmę... Nie, z 2, 3 max. To 3 spawnuje healerów.
tych nowych... Aha, nie mamy żelaza na nich. Niedobrze. No dobra, to musimy robić to słabszy. Dobra, stawiam. I stawiam. O nie, idą już po nas, idą po nas. Jacyś nowi, stary, patrz jak wyglądają. Spawnuję łuczników. Dobra, ja tu już uderzam mieczem. I golemów, reszta golemy. Dobra, są wszyscy. Atak, atak. Wjeżdżamy do nich. Ale wiesz, że leci, stary, jak z piasku. Stary, tylko sobie szybko jeszcze postawię kamienie, żeby zbierali. Ja tu nas poprowadzę. Dobra, idą nowi, idą nowi. Ale ten nowy golem jest dowalony. Idę, 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 idę. I po schodach do góry. Cała batacha wilków, za mną jeszcze. Stary, tu będą dymy, nie? Skąd ty tyle wilków wziąłeś? Jadą z nimi ostro! Tak jest. Dawajcie, 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 chodźcie, 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 chodźcie. Znowu normalnie wilki walczą, jedziemy. Let's go. Niszczymy na dole, w ogóle są osadnicy, trzeba ich uwolnić, Paziu. Dobra, dobra. Ja tutaj walczę na razie, pomagam wilkom. To jest mega fajne, że wilki nagle mogą być swoimi ziomkami, nie? Stary, zbuntowali się przeciwko piglinom, wiesz, każdy broni świata. Za mną. Dobra, walczmy, 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 walczmy. Co jest z nimi nie tak? Nie, nie, palcie się, nie palcie się! Bo wilki się boją, jakoś one uciekają w trakcie walki. Villagerowie wpadają do... Nie, nie mam pytań, czekaj, trzeba im postawić chyba most, o to chodzi. Tak, o to chodziło! No dobra, trudno, no co? Wskakują, wskakują, uciekajcie, uciekajcie! Stary, ja tu mega walczę, ty pomagaj mi tu! 16 jednostek, stary. Trzeba dorobić po walce. Lecę, lecę dorobić. Zginąłeś? Tak. Jak? Dobra, gdzie się odrodzę? Naprawdę, czy żartujesz? Poważnie, odrodziłem się w naszej bazie. Woohoo! Zwycięstwo, łatwo. Aha, coś się dzieje. Dowiedzieli się, że u góry ich ataki są odpierane. No, nieźle się wkurzył na tą świnkę. Łyczka idzie. Pigłyczka! Garbata świnia idzie, widzowie, tego jeszcze nie grali. Ale mocno. Więc z pewnością będzie jakaś dostępna nowa jednostka. Okej. I co oni zrobią z tym klockiem? Dobra, wrzucili to do wieży. To będzie taki jakby Inferno Tower, jak w Clash Royale mi się wydaje. Ona będzie laserami uderzać? Nie, jednak w górę. Aha! Mocno! Coś się, szaku, dzieje! Stare słońce zniszczyli, widziałeś to? Tak. O kurcze, czyżby była noc? Nadchodzi stara ciemność. No to nieźle. Nieźle się zapowiada. Creeperki! Tak są, są! Jakie cute! Nie mogę wytrzymać. Nie boją się! Boją się bardzo. Najpierw zatruli ziemię, a teraz jeszcze niebo? Nasz bohater musi dojrzeć nas w ciemności. No dobra. Dojrzymy ich, szaku, co nie? Skurde, proste! Proste, jedziemy z tym. Źródło tej magii. Znajdź je i je zatrzymaj. Chodźcie za mną. Muszę znaleźć źródło magii. Szaku, czy ty widzisz ten punkt na mapie? No są latarnie? Tak. Widzę. Lecimy tam. I co? Mamy że raz żelazo, żeby respić? Mamy. No to dorabiamy tego healera na pewno. Dawaj. Raz, dwa, trzy. Tych teraz nowych. Co oni robią? Nie wiem w sumie. Dobra, mamy już jednostki przygotowane. Zobacz, ile ich jest. Kozacko. A jeszcze jedno można. Jeszcze jedno, no. Zwykłego. Okej, okay, mamy 20-20. Dobra. Atakujemy. Lecimy na ten laser na mapie. Pamiętaj, że jak widzisz gdzieś żelazo, to od razu kopiemy. Dawaj, trapka przyspieszająca. O kurczę, stary, to jest jakiś... Ty to widzisz? Wielka forteca, Mordor? I chyba główna baza. I ja nie wiem, czy my tam mamy w ogóle bilet wstępu. Chyba raczej nie. Jest most, bo już chciałem most budować. Uwaga, o, uwaga. O panie. O panie, co tam się dzieje? To jest to... Są te wielkie świnie. Tu się wszystko zaczęło. Tak jest. Co mamy robić? Wow, 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 wow. Czym oni strzelają? Co? Tak! Nasi! Nasi przybyli! Ale oro! Creeperki, tak jest!
Ja tego creepera nie mogę się doczekać. Zombiaki! I w ogóle na mnie fikniecie teraz. No patrz, uciekają, ale jest dojazd. Co się dzieje? Jak oni nauczyli się walczyć? A widzisz! Obserwując naszego bohatera. To jest fajne, że nasz świat, mimo że creeper, zombiak oraz skeleton byli źli, to i tak przeszli na dobrą stronę. To jest patrz, fajne. Patrz, jak armia za nami jest! Widzę! To jest to! Okej. Okay. Ty bierz jedną armię, ja drugą. Dobra. Ale lecimy, ale dojazd będzie na grubo. Ja ich to wszystkich pierw zbieram. Dojazd, atak! Dobra, do idę ataku. Po kolejnych, idę po kolejnych, bo tam jeszcze zostali. Widzę. Pa, jak ci strzelają elegancko! Z ostatniej linii! Ja też lecę po resztę. Dawaj, ich jest coraz więcej, wszyscy przychodzą! Ale jest wojna, o chłopie! Jazda, nie stać, co to jest za stanie? Co to jest? Ło, stary, jaki wielki chłop! Ale wielki piglin! Tutaj do ataku! To jest pierwszy boss chyba. Szarża! Tak jest, zombiaki tam poleciały. Okej, już potrafię tym sterować, stary. Dobra. Na przykład ci, tu. I na przykład tu sobie pójdą i będą stąd strzelali. Lecimy, portal na glebę! 14 KP, wow! Tu jaki boss? 2, 1, właśnie o nim mówiłem, stary! Dobra, coś się dzieje dalej. Jak to pięknie wygląda. O, ten laser zjeba mocny. Czyli rozwalimy ten laser i do nas znowu powróci światło. To ta wiedźma wszystko zaczarowała. Ona sprawiła, że ten laser wybuchł i zniszczyło słońce. Widzisz? Jest. I wszystko wróciło. I mała świnka już podleciała tam podkablować, widziałeś? Tak. Prawie widziałem. Zębów nie wybiła. I dzień! Tak jest! Nastał dzień, dzięki nam, dwóm bohaterom tego świata! Ale pięknie, stary, no jestem i ten dumny. Joysticzek ogonkiem machający. Dobra, czas zdobyć większą ilość przyjaciół, nie? Ale uciekają. Coś się stanie, stary. Aha. Jaki glut mu z nosa wystawał. No, też zauważyłem. O! Panikarz! Tłumaczy mu, że to rozdupcono! Jakopa załadował! Ale idzie boss! To jest chyba ich król, stary. Tak, i mówi, co ty chrzanisz? Oni chcą z niego zrobić szynkę? Chyba tak. O kurcze. To nowy świat. Na więcej sposobów, niż nam się wydaje. Dokładnie. Dzięki nam znów jest jasność. Znów jest nadzieja, stary. Na lepsze jutro. A tu cyk, koniec. Wygraliśmy. Słońce powróciło! Normalnie powróciło słonko! Wow, mamy coś nowego, stary. Jakiś strażnik portalu. Wygraliśmy bitwę, ale obawiam się, że wojna dopiero się rozpoczęła. Zniszczenie tej mrocznej magii sprowadziło wszystkie hordy Netheru do nadziemia i pogłębiło ich głód podboju. No kurczę. Musisz zniszczyć wszystkie ich portale, aby uratować nadziemię. Jesteś naszą jedyną nadzieją. Damy radę. Co nie? Ja zwątpiłem. Stary, patrz, ale patrz co się dzieje dookoła. Creepery mamy, zombiaki, szkieletonki. Właśnie widzę. Elegancko! Elegancio! Elegancja, ty zadowoleni z życia są, to jest dobra, to. Dobra, co my potrzebujemy na tą studnię? Potrzebujemy tylko i wyłącznie żelaza. Wybieramy się, stary, w poszukiwaniu żelaza. O kurczę, spójrz na mapę! My musimy to wszystko, stary, wyjaśnić, nie? O panie, horda łotrów. A ja mam żelazo, także zaczynam kopać. Masz? Ogarnąłem, tak, tutaj jest. Stawiam jedno. A widzę, dobra, to ja lecę w drugą stronę. Nie no, dużo jest żelaza. Mieliśmy wszystko pod nosem, stary. A, to my tak po prostu borowiki jesteśmy. Okej. Okay. Dobra, postarajmy się postawić może we wiosce tą studnię. A to jest taka studnia, jak tutaj stoi chyba. No właśnie, tak mi się wydaje. Tak, patrz, nie można jej tu postawić. Dobra, czyli ta studnia jest po to, żebyśmy mogli sobie na przykład nową wioskę zrobić i villager będziemy mieli co pić? Tak. 87%. Tak. Czego to jest 87%? To jest 87%, nie wiem, może naprawienia wioski? Tak może być.
Zbudujmy mur do końca. Nie wiem, czy to o to chodziło, ale... Słuchaj, Szaku, tutaj możemy zrobić jakieś ulepszenia, czyli zróbmy to, pyk. Za mało zasobów. Kurczę, czemu ja wziąłem... Mogłem postawić diament, nie? A czego nam brakuje do tego? Zrobiłem czerwienit. Potrzebujemy tego zielonego kamienia. Łe, to go nie zdobędziemy tak szybko. No, zepsułem. No, brawo, gratuluję. Co, wolisz czerwienit zamiast diamentu? Super, no, gracz Minecraft, bohaterze ty! Chodźmy tutaj, świetlisty żuk. Okej, okay. Jestem gdzieś. I co my tutaj mamy? Tego żuczka. Co z tym żuczkiem? Zamień na wierzchowca. Stary, ale petarda! Mój nowy wierzchowiec! Ej, ale też chcę takiego! Co jest? Nie ma miejsca, w którym pigliny mogłyby się teraz przed tobą uchylić. A, czy ja go nie będę miał, super. Ja będę fruwał. Nie. Będę fruwał. Nie. Tak! Zobacz! Ej, dobra, też mam to. Masakra, zarąbiste! I mogę atakować. Petarda. I zobacz, normalnie zeskakujesz i... Nie wiem, czy to jest lepsze, czy też nie. Nie no, jak lata, to lepsze. Zmieniam teraz wierzchowca normalnie. Ty stary przyjaciel tęsknił za tobą. A jak, tęsknił, tęsknił. Wow, 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 jestem ku jakiegoś znaku zapytania, stary. Co to jest za wieża? Jakiś nowy budynek. Osadnicy używali kiedyś tych wież do wzywania Allajów na pomoc. Brzmienie tego dzwonu jest najsłodszym dźwiękiem, jaki usłyszysz w życiu. No, sprawdźmy ten dźwięk. Uwaga, lecą piglinki, co? Tak. Zakręciło im się w głowie. Nie mamy tego samego gustu muzycznego. Nie wszyscy się z tobą zgadzają. Allajowie okay. Mogą ci pomóc zabrać te wieże ze sobą. Tak naprawdę jest ich dużo więcej, rozproszonych po całym nadziemiu. Wróć odblokowałem. A powiem ci, co robić. Wieżę moc odblokowałem. Dobra, mam kolejną wieżę. Badam. To jeden z moich starych eksperymentów z piorunochroną. Okej. Okay. Nie sądzę, że powinni to robić. Że on nie dał rady tego rozwalić. Okej, czyli jak zaatakują naszą wieżę, to idzie taki impuls w ziemię i wszystkich powala. Wszystkie błyskawice. A ty to samo co na pigliny miały taką maszynę. Tak, tak, tak. Nie wiem, co zrobić z całą tą energią. Wygląda na to, że masz swoją odpowiedź, pomyśl. Pomyślunek tutaj ma swoją odpowiedź, niech będzie. Dobra, Szaku, lecimy teraz na ten znak zapytania. Go. A, udało ci się odkryć jednego z naszych najstarszych przyjaciół. Musimy go złożyć. Się ze sobą. Wróć do studni, a my nauczymy cię piosenki, dzięki której obudzisz tego golema. Okej, okay. Skoczysz, Szaku? Dobra, skoczę. 100 złota i 500 kamienia do złożenia. Nie, dobra, to my złota, stary, nie mam. Musimy ulepszenie mieć na złoto. Tak. No, musimy, wiesz co, po prostu te robić, mi się wydaje, te obozy łotrów. I wtedy wszystko będziemy zdobywali powoli. Jest szansa. Lecimy, moi drodzy, teraz zaatakować te dwie hordy bastionu. Małą, małą i dużą. Potrzebujemy nowych jednostek. Więc tak, spawnujemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć tego. Raz, dwa, trzy tego. Troszeczkę archerków. I chyba reszta kamiennych golemów, to? Pamiętaj, że mam dużo żelaza, więc śmiało możesz robić. Bierzemy wszystkich i do ataku! Ty jedziesz na żuku czy na koniu? Na koniu. Stary, ale ście bambik, nie masz żuka. Ja wziąłem sobie konika teraz. Co ty, żuk jest najlepszy. On taki szybki jest? No stary, on jest szybki, lewituje. Kurczę, to ja chyba miałem wyłączone bieganie w tym żuku, myślałem, że on jest taki wolny. O nie, bandyci! Do ataku! Jazda z nimi! Do spodu. Dobra, łatwiutko. Dobra, tu gdzieś tu po prawej jest, tak, zaczyna się. Walka! Jazda! Leżycie. Gin! Ło, ta bitwa wymaga od ciebie większych przygotowań. Musisz wrócić później? Co? Tak, no. To co jest? Musimy iść na tą zieloną, stary, patrz, jedna zaznaczona na żółto. Czyli to jest pewnie poziom średni. A, na czerwono dobra. Trudny i zielony co jest dla nas. Było? Racja. Dzieje się coś niedobrego. Sobie zaraz zobaczymy, dobra, lecimy tam. Się ruszyły. Lecimy, go. Coś się dzieje. Okay. Ale wściekły piglin. Co on kombinuje?
taki róg ma i dmnie w niego. Dmi? Dmi. Dmi? Dobra, ale co oni atakują? Nie mam pojęcia. Głód piglinów rośnie wraz ze zbliżającą się ciemnością. Zbliża się noc? O kurczę. Gdy zajdzie słońce. Inwazja piglinów każdej nocy. Dobra. Nie zdążyłem przydać. Jest przypał generalnie. Chodzi o to, że jest inwazja. Stary, wracamy na nasze źródło i stawiamy tam bazę. Trzeba wrócić, bo będzie horda zombie nas atakować. Dobra, go. Myślisz, że źródło będzie atakowane? Tak, będzie atakowane. Stawiamy tu wszystko, wieże strzelnicze i tak dalej. Dobra. Mi się wydaje, respimy, że wioski też będą atakować, ale źródło jest najważniejsze dla nas. Dobra, tworzymy wieżyczki. Jedna wieżyczka. Druga wieżyczka. Trzecia wieżyczka. Czwarta wieżyczka. Stawia wieżyczki tak daleko, aż będzie zasięg, nie? Tak, 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 tak. Dobra, kończą nam się surowce. To iść dorobić. Dobra, lecę. Ja od razu wysyłam na drewno. To ja kamień puszczę. Dobra, to ja drewno robię. Kamyczek jeden. O kurczę, tutaj to będzie farma kamienia. Pyk. No i to teraz jakoś wygląda, stare wieżyczki, wszystko. Full wypas jest. Stary, spotkałem zombiaki pigliny, które no zatruwają trawę, nie wiem o co chodzi. Okej, okay, ciekawostka. Ja, takie miotacze ognia. Ej, dobra, zabijam ich. Zabijaj. Udało ci się znaleźć nowy sposób, odkryliśmy złoto. Pięknie! Nice, mamy złotko, super. Możemy teraz tego golema wstrzelić. Nie, bo ja mam jedno złoto, to trzeba było 200 czy coś. 100. No, no to właśnie. Dobra, ale z piglinów takich leci złoto, to fajnie wiedzieć. Ej, czy wstaje dzień, czy mi się kurde wydaje? Stary, były komunikaty, że będzie inwazja, tak? I ostatnia ściana do naszego źródełka postawiona. Voila. I zobaczcie, jak to teraz kozacko wygląda. Tutaj nic do nas nie wejdzie. Przynajmniej na jakiś czas. Jak to wygląda wszystko z góry. O! Skrzynka. A w której co jest? Nagroda ze skrzyni. Prysmaryn, jest właśnie ten diamencik nam coś. 85, tak jest, nieźle. Okej. Okay. Co tu się wydarzyło? O, źle to wygląda. Wow. Wzmocnili portal jakby? No. Ulepszeni są. Spójrz, ten portal jest niezniszczalny. Aha. Najpierw trzeba pozbyć się tych lawowych spiral. To ciekawostka. Masz coś szczególnie przydatnego do walki z tą bazą. Wykorzystaj melodię, aby zbudować wyrzutnię czerwienitu. Nie, my nie mamy takich rzeczy. Stary, uciekamy, stąd się trzeba przygotować. Czasami sama odwaga nie wystarcza do zwycięstwa. Wyrzutnia czerwienitu. Zbierz więcej znajomych nie, i narzędzi, nie da się słuchać. To wyzwanie w mgnieniu oka. Wracamy. Nie, musimy się mega przygotować do tych walk. Ja myślę, że będzie taki hop-siup. Chyba nie będzie. Do ataku! Ekipa, go, 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 go! Lecicie! To są koszary, koszary są. Tutaj! Do środka! Dobra. Można uwolnić naszych. Dobra, powinno iść. Boże, no nie mają rzeczy obronnych. Co jest grane? Pyk! Jazda! Dobra, walczą z nimi. Tak, tak, tak. Jadą, jadą. Dobra, pomału, ale lecą. Stary, nawet nie czuł w ogóle coś temu, co robimy. Trzeba dobudować spawner chyba. Wydaje się, że trzeba się polepszać. Patrz, my nic nie robimy im. Totalnie nic. Dobra, wieża poszła, poszła, poszła. Dobra, teraz to atakujemy. Idę zbierać surowce, stary. Dobra, dobra, ja to atakuję z nimi, atakuję z nimi cały czas. Nie poddawajcie się, nie ma co. Dobrze. Otwieram klatkę, szaku. Dawaj, dawaj. Klatka otwarta. O, pięknie, stary. Dawaj, dawaj, posiłki. Łuczników dorobiłem. Jazda, lecicie z tym. Tak jest. Ładnie, teraz to leci. Mamy drewno, bo tam trzeba zaraz schody dobudować. Stary, 400. Już buduję. Na drugą stronę, tak, schody? Tak, 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 tak. Dobra, to leży. Wow, uciekam, łatwo. Uciekam, 2 HP, mam 2 HP, uciekam. Uciekam, muszę trochę zwolnić. Schody są wszędzie już, nie? Dobra, wyjaśnianko jest ostre. Dobra, dawajcie tu na most i atakujcie. Wszystko, co się da. Dobra, to atakują, dobra, zniszczyli. Chodźcie, 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 chodźcie. Przez most, let's go. Otwieram klatkę.
Dobra, villagerowie uwolnieni. Dobra, koszary bijemy. Tu chłopy z bobami, uważaj! Walę go na dziąsło. Ej, borowiki, nie spać. Na górę! Jasta! Dawaj, 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 co jest? Stary, nimi trzeba mocno sterować jednak. No, 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 mega mocno. Go! Nie, nie wiesz, że to się stało. Odrugaję za 5 sekund, tak. Ci z bombami są mega silni. Dobra, ładnie, 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 ładnie. Tu mam jeszcze trzech, nie widziałem. No jest góry, zabrałeś, dobra, nieważne. Chodźcie, chodźcie, to są jeszcze healerzy na dole, dobra. Dobra, niszczy, koniec, 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 niszczy się. No dawać. Pada! Dobra, nice. I lecimy, bierzemy lecimy, lecimy. Tak? Chodźcie, 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 za mną. No dawaj, 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 ostatnia rzecz i to będzie nasze. Nie no, jak trzeba im stawiać schody z każdej strony. Ale nie, tu mieli dojście normalne. Ale nie będą spadali już. Mam w sumie racja. No dawaj. Okej. Okay. Zniszczone. Placówka pięknie. Zniszczona, dobra robota. Mamy to. Przejęliśmy ten rejon. Jeden z 200. Stary, jest creeper na mapie, lecimy po niego. Dawaj, 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 dawaj. O to chodziło, cały odcinek go szukaliśmy. Ej, mam pierwszego creepera. Tak? Tak, tak, werbuję go od razu. Siema. Woohoo! Ten chrabąż jest 100 razy lepszy od konia. No jest giga lepszy, się unosi po górkach, wszystko. O, jeszcze jest tajna skrzynka, czekaj, wezmę. Dawaj, dawaj. Bum. O! Czerwienic. 85 czerwienitu, no. I sami creeperki! Nie wybuchać mi tylko maleńkie! Ich dom na razie umknął uwadze piglinów. Aha. Miejmy nadzieję, że tak pozostanie. I co tu się dzieje? Nie, bo to jest ich domek stary, to jest ich wioska. No ich wioska, tak. Jej, jak se żyją słodko. Boże, pigliny. Z przodu kolejna skrzynia. Bierz ją, bierz ją. Bum! I co? Lazuryt. Nice. Ech, dobra, czyli tu się respią po prostu creepery. Czyli co, mamy sobie po nie chodzić na przykład, żeby walczyć? Mi się, no po prostu chodzi o to, że to jest ich wioska, stary, wiesz? Moi kochani, jeżeli cieszycie się tak samo jak my, że zdobyliśmy w końcu creeperki, zobaczcie jak one cudnie sobie poskakują, to zostawcie łapkę w górę, 5000 łapek i wrzucamy kolejny odcinek z tej serii. Trzymajcie się, hej! Hello.